Biblią i maczetami wypędzali złe duchy. Zginęły dzieci i kobieta w ciąży Panama. Morderstwa podczas egzorcyzmów z użyciem kijów i maczet. Zapadł wyrok. Dwóch mężczyzn w wieku 32 i 23 lat skazano na 47 lat więzienia za zabójstwo sześciorga dzieci i kobiety w ciąży podczas prób wypędzania demonów przy użyciu Biblii, kijów i maczet. Do tragedii doszło w zamieszkałym przez rdzenną ludność regionie Panamy, poinformował peruwiański dziennik La Republica. Skazani należeli do tubylczej sekty Nowe Światło Boga. Skazani są obywatelami Panamy. Wyrok wydano po osiągnięciu umowy, w ramach której podejrzani przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw pozbawienia wolności, kobietobójstwa i umyślnego spowodowania zabójstwa. Tragedia w Panamie. Odkryto zwłoki 7 osób. Panamska prokuratura przypominała, że ofiarami tragedii, która w 2020 roku wstrząsnęła krajem, było 6 dzieci w wieku od 1 roku do 17 roku życia oraz 32-letnia kobieta w ciąży, matka 5 z nich. Zmarli w wyniku licznych ciosów zadanych Biblią, kijami i maczetami, które miały wypędzić z nich demony, podał w środę dziennik, cytując oświadczenie Ministerstwa Spraw Publicznych Panamy. Powiadomiona przez sąsiadów policja przybyła na miejsce zdarzenia, w którym poza odkryciem zwłok 7 osób odnalazła również i uwolniła 15 osób poddawanych podobnym rytuałom. Skazani należeli do tubylczej sekty Nowe Światło Boga La Nueva Luz de Dios.